Dzień dobry w poniedziałek. Nowa czapka już taka bardziej ciepła. Co my tu mamy? Godzina 9 praktycznie. Nic nie widać, nie? Boże, fotorada. Na pewno. I stop for sure. Z tego, a podobno Finlandii tak łatwo biorą na stopa. Jesteśmy teraz na jeziorze, słuchajcie. Dookoła biało. A nasza misja rozpoczęta, idziemy do chaty. To jest jezioro. To jest jezioro. Dopiero się zorientowałaś? Tak. Idziemy do chaty. Mamy przed sobą do przejścia jakieś 8 km. Ale będzie jeszcze przystanek przy kościele Samu. Więc zobaczymy. Na razie jesteśmy, jak już powiedziałam, chyba 3 razy na jeziorze i idziemy tam do znaku, do rozwidlenia, bo będziemy szły ścieżką dla tych snowmobili, czyli no, takich skuterów śnieżnych. O! Czyli będziemy szły ścieżką dla skuterów śnieżnych. Tylko taka jedna uwaga, że jak będą jechać, to my musimy uciekać. O! Jest minus 27 stopni. Nieźle. Tu idziemy. Kielpajarwi. Godzina 11. Wciąż idziemy. Musimy tu wszystko za bardzo. Czy to widać? Stópki łosia? Nie łosia, renifelka. No my dojechałyśmy do chatki. Tutaj ludzie. Będziemy mieli zaraz jakieś siedzonko. Robimy. Ale paruje. Jest ciepło, jest wszystko ok. 8 km za nami. W porocie. Jesteśmy mistrzami. Zobaczcie. To jest nasza chatka. Tak wygląda. I tutaj spędzimy noc. Jest pięknie. A te skutery to oczywiście nie są nasze.
ale tutaj przyjechali, przyjechała wycieczka. Oprowadzę was teraz troszeczkę. Tutaj mamy Trewutnię. Zapas drewna. Dalej są toalety. Tak to wygląda. A, tu są piękne widoczki. Czy to już jest Narnia? Right. Right? Can I kill you? Słuchajcie, jesteśmy na końcu świata, ale tu elegancko. 4G, JBL daje radę, nie jest źle, godzina 18. Jeszcze 15 godzin do wymarszu. A robimy herbatę ze śniegu. Siedzimy sobie w chatce. Pieczemy kiełbaski w kozie.
trochę kolej. Żyjemy. Zmarznięte nogi, ale żyjemy. I ciemno.